No i stało się. Bubel nazwano imieniem prymasa Glempa. Bubel, czyli łącznik donikąd, który powinien się nazywać Aleje Ryszarda. A dlaczego ta ulica jest bublem? Bo tutaj się kończy. Cała ta piękna ulica ma wszystkiego. Około 300 metrów. Po 300 metrach piękna dwujezdniowa droga kończy się w taki sposób. Prawie nieużywana, ale za to w jakim standardzie. Miejsce postojowe z pasem manewrowym. Po przeciwnej stronie drogi również taki sam pas manewrowy. Nie zapomniano również o przystanku autobusowym. Nawet jeden dzień stała tu wiata. Może dwa dni. Z pierwotnego projektu łącznika pozostała tylko ścieżka rowerowa. I to wszystko za unijne pieniądze. A tak to cudo wygląda zza kierownicy samochodu. Jak ktoś tu jedzie pierwszy raz, to nie wie, co go czeka za górką. I koniec łącznika. A na otwarciu pan prezydent pękał. Za chwilę ruszy ruch, sprawdzimy, jak kierowcy jadą. Mam nadzieję, że będzie się cieszył ten ślad również z dużą popularnością, tak niż techniczne samochody stawiają do jazdy. Czy jesteśmy gotowi? Tak, jest. Dobra, ruszamy. 15 sekund. 15 sekund. Otwieramy. Zamek nie da.